Czy możemy uznać, że kryzys migracyjny stworzony przez Łukaszenkę się skończył? Wiemy, że liczba codziennych prób nielegalnego przekraczania granicy białorusko-polskiej wynosi w ostatnim czasie 30-50 przypadków, a w obozie dla uchodźców na terenie Białorusi przybyło około 700 osób. Zmniejszyła się również liczba prowokacji popełnianych na granicy. Niektórym może się wydawać, że kryzys na granicy Białorusi z krajami Unii Europejskiej się skończył. Ale sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Dzięki naszym źródłom wiemy, że plan wojny hybrydowej został zaakceptowany przez reżim przynajmniej do wiosny. Zgodnie z zatwierdzonym przez dyktatora planem na wiosnę bieżącego roku planowana jest nowa, bardziej wyrafinowana forma wojny hybrydowej, która stwarza poważne zagrożenie przymytem narkotyków do Unii Europejskiej z udziałem migrantów. Planowany jest atak migracyjny na granicy białorusko-polskiej oraz w zależności od sytuacji na odcinkach granicy z Ukrainą. Tym razem nie chodzi o organizację przerzutów kilkudziesięciu tysięcy nielegalnych migrantów, ale o niewielkiej grupie migrantów z doświadczeniem w operacjach bojowych i przymycie z Afganistanu. Grupy będą mieszane ze zwykłymi migrantami. Ich celem będzie przedostanie się do krajów Unii Europejskiej i zebranie ze sobą narkotyków, które staną się dla nich uniwersalną walutą, rozwiązującą m.in. problemy zamieszkania w pierwszych miesiącach przebywania w Unii Europejskiej. Już 26 maja ubiegłego roku Łukaszenko ogłosił, że reżim nie będzie więcej powstrzymywał nielegalną migrację i handel narkotykami. W drugiej połowie 2021 roku jego groźba została zrealizowana poprzez organizację nielegalnej migracji. Teraz reżim pracuje nad zorganizowaniem przemytu narkotyków do Europy przez ręce migrantów. Nad planem pracują Główny Departament Wywiadu Zagranicznego KGB przy zaangażowaniu Państwowego Komitetu Granicznego i Ministerstwa Obrony Białorusi. Nasze źródła podają, że przy rzucie migrantów na granicę rozważana jest możliwość wykorzystania lotnictwa transportowego, które już zostało objęte sankcjami. Głównymi uczestnikami kolejnego etapu kryzysu na granicy Białorusi z krajami Unii Europejskiej będą obywatele krajów Azji Centralnej, przede wszystkim uchodźcy z Afganistanu. Rozpoczęcie operacji zaplanowane jest na wiosnę bieżącego roku. Ze względu na to, że zimą transport uchodźców z Afganistanu, a także ich pobyt w pobliżu granicy jest skomplikowany ze względu na warunki pogodowe. Reżim teraz przygotowuje się do kolejnej fazy wojny hybrydowej. Afgański handel narkotykami może stać się poważnym problemem dla Unii Europejskiej, co zgodnie z planem reżimu pozwoli przedstawicielom krajów Unii Europejskiej usiąść do stołu negocjacyjnego z Łukaszenką, a także odroczyć wprowadzenie szóstego pakietu sankcji. Europejscy partnerzy muszą zrozumieć, że bez rozwiązania problemu, który nosi nazwę reżim Łukaszenki, nie da się usunąć zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy. No a dla nas, Białorusinów, ten terror, który istnieje w naszym rodzinnym kraju, będzie trwał nadal. Tylko zdecydowane działania wewnętrzne i zewnętrzne przeciwko dyktaturze umożliwią zakończenie tego wszystkiego.